Prima Aprilis wystartuje Narodowy Spis Powszechny, ale z żartem nie ma on nic wspólnego i warto o tym pamiętać, odpowiadając na pytania zawarte w formularzu. A o co będą nas pytać? Na początek dane osobowe: imiona, nazwisko, pesel, płeć i data urodzenia. Podać też będzie trzeba adres zamieszkania. Warto podkreślić, że nie zameldowania. Kolejne pytanie dotyczy rodzaju zamieszkiwanej nieruchomości. Podczas wypełniania ankiety należy wskazać również dane osoby lub osób, które z nami mieszkają. Tutaj musimy między innymi podać pesele tych osób, więc warto o nie poprosić współlokatorów. Ankieta wymaga by określić również czas zamieszkiwania współlokatorów w danym lokalu lub domu. Kolejne pytanie dotyczy osób, które pod naszym adresem są zameldowane ale na koniec marca przebywały na emigracji. W spisie znajdują się również pytania dość osobiste o współmałżonka, ewentualnego partnera, o rodziców. W części dotyczącej mieszkania należy wskazać właściciela mieszkania, określić liczbę osób w nim mieszkających, jego powierzchnię, ilość pokoi, a nawet sposób ogrzewania. Ankieta zawiera również kilka szczegółowych pytań o rodzaj wykorzystywanej energii, a także o sposób zaopatrywania lokalu lub domu w media, wodę, ewentualnie, Gaz, czy sposób odprowadzania ścieków? W następnej części więcej pytań osobistych: stan cywilny, rodzaj związku, poziom wykształcenia, poczucie przynależności narodowej lub etnicznej. Pytania dotyczą również spraw wyznaniowych, ale tutaj można wybrać opcję. Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Kolejne pytania dotyczą stanu zdrowia, aktywności zawodowej i ekonomicznej, miejsca pracy i przeważającej działalności firmy, w której pracujemy. Oddzielne dwie części przeznaczone są dla cudzoziemców, a zawarte w nich pytania są bardzo podobne do tych, na które powinni odpowiadać Polacy. Z pełną listą pytań można zapoznać się na stronie spisgov.pl.